Kanał Niebajki prezentuje serię krótkich czytanek dla młodzieży. O życiu, pracy i relikwiach świętych patronów polskich. Zawsze żywi. Błogosławiona Jolanta Klaryska. Grób. W klasztorze sióstr Klarysek w Gnieźnie. Obraz. Przedstawia Jolantę na klęczniku, zatopioną w rozmyślaniu o męce Pana Jezusa. Życie. Jolanta, po polsku Helena, urodziła się na Węgrzech w roku 1253 jako siostra błogosławionej Kingi. Wychowywała się jednak na dworze polskim w Krakowie, jako przyszła żona Bolesława Pobożnego. Poślubiła go w 17 roku swojego życia, a po ślubie odjechała z mężem do Kalisza. Tu jako księżna kaliska dała się poznać ludowi dziełami miłosierdzia, w czym jej wiele mąż pomagał. Modlitwą zaś upraszała dla niego i dzieci swoich, jak również dla kraju, wiele pomocy Bożej, zwłaszcza gdy szło o obronę księstwa przed nieprzyjaciółmi. W roku 1279 umarł Bolesław Pobożny. Jolanta jako wdowa przybyła do Krakowa i zamieszkała na dworze Bolesława Wstydliwego, męża jej siostry Kingi. Niedługo jednak umarł i Bolesław. A wtedy obydwie siostry opuściły Kraków i wstąpiły do klasztoru Klarysek w Sączu. Jolanta odznaczała się w klasztorze gorącym nabożeństwem do ukrzyżowanego Zbawiciela, starając się go naśladować w wielkiej pokorze. Przebywała tu tak długo, dopóki nie umarła jej siostra Kinga. Po jej śmierci przeniosła się do Gniezna. I tu w klasztorze, również Klarysek, przeżyła 6 lat. Czuwania, posty, surowe umartwienie i wierne spełnianie reguły klasztornej wypełniały jej życie. Gdy już liczyła 60 lat, powołał Pan Bóg Jolantę do swej chwały, a papież, Leon XII, pozwolił ją czcić jako błogosławioną. Legenda. Gdy Jolanta przybyła do Gniezna, ucieszyły się bardzo zakonnice i zaraz ją przełożoną klasztoru wybrały. Jolanta nigdy nie pragnęła zaszczytów, toteż długo się broniła przed godnościami klasztoru. Prawie że zmuszona zgodziła się wreszcie zostać przełożoną, lecz z tym warunkiem, że wolno jej będzie zostać w maleńkim pokoiku między kuchnią a jadalnią i usługiwać siostrom w czasie pożywania obiadu czy wieczerzy. Tuż przed śmiercią objawił się jej Pan Jezus, ubiczowany przy słupie, cały skrwawiony i niemiłosiernie zbity powrozami. To cudowne objawienie przedstawia obraz w kościele Najświętszej Marii Panny w Gnieźnie. Po śmierci miała się błogosławiona Jolanta objawić w cudownej światłości przełożonej klasztoru Klarysek, w chwili, gdy przełożona owa konała. Modlitwa. Wszechmogący, wieczny Boże, który błogosławioną Jolantę od zaszczytów i dóbr ziemskich miłosiernie odciągnąłeś, a do zamiłowania krzyża Twojego Syna i umartwienia ciała przywiodłeś. Spraw, za jej zasługami i pośrednictwem, abyśmy wszystkim, co ziemskie wzgardziwszy, szczerym sercem tego, co niebieskie szukali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje, w Trójcy jedyny Bóg na wieki wieków. Amen.